jestem głupia. Ale aż tak to nie. Wybory dopiero za rok. Chętnych do Europarlamentu będziecie mieć na pęczki. Więc nie ma żadnego powodu, żebyście składali mi taką propozycję. I do tego teraz. No, chyba że ktoś grzebał w moim komputerze. Ależ skąd? Ja to nawet nie umiał. Akurat. Dokładnie wiecie, co piszę. I to miejsce w Europarlamencie mam nie przekupić. Absolutnie nie wiem, o czym pani mówi. Mi do głowy przyszło... Bo pani, my jesteśmy eurosceptyczni raczej, jak pani wie. Gdyby pani w tej Brukseli jakąś demaskatorską książkę zechciała napisać, oczywiście o innych posłach, nie o naszych, no to byłoby bardzo interesujące, nie sądzi pani? Sławę by pani zdobyła i w ogóle. Bardzo dobra inicjatywa. Ja myślałam, że już wszystko w tej naszej polityce widziałam, ale takich modeli, a to jeszcze nigdy. No dobra, oczywiście macie te obietnice jedynki na piśmie. Zupełnie przypadkowo to się składa, że mamy. Proszę bardzo. No dobrze. Nie stać mnie, żeby taką propozycję odrzucić, ale zdjęcie tekstu nie wykasuję. I jak będziecie chcieli mnie wykolegować, to was zniszczę. W ogóle nie ma takiej obawy. Ja jestem prosty człowiek. U mnie słowo droższe pieniędzy. Pani Czerpacha zapyta. No to deal. Ma pani jeszcze te brandy, panie prezesie? Brandawkę to ja mam zawsze, pani Olu.